Najbardziej mi się podobało to, że wątek sensacyjny, który się tam bije przez cały tą tę opowieść, zagadka, która została, pytanie, które zostało postawione, czeka na swoją odpowiedź do ostatniego odcinka, jest właściwie utopione w opowieści o ludziach, o człowieku, o relacjach ludzkich, o rodzinie. I to tak naprawdę po samą grzywę utopione. Musi się pani przygotować na najgorszy wariant. Lepiej będzie, jeśli dowiem się wszystkiego od pana, niż od kogoś innego. To nie jest taka zwykła sytuacja, nie jest taka zwykła opowieść sensacyjna. Po prostu, tylko ciężar tych relacji międzyludzkich jest zdecydowanie większy, moim zdaniem, większy niż ciężar tej sensacji. Mhm. To jest taki strumyk, który biegnie przez tych 10 odcinków, ale i to jest taki strumyk, który pozwala zachować tę ciekawość, co się wydarzy i jaka będzie odpowiedź. Nawet tym, którzy nie byliby skłonni oglądać serialu obyczajowego. A jednocześnie to wszystko się tam odbywa.